Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku od A do Z. Gramy sobie w tym odcinku Wojnę Dżungli. Gramy sobie we czwórkę, mamy jednego randoma, 12 grudnia. No i postaramy się tutaj w jednym odcinku odblokować tej skrzynkę na wojnę. Jest to pierwszy odcinek. Tak mam nadzieję, chyba że nie, zaraz zobaczymy. Czy na wojnę już coś wzięliśmy? Chyba nie. Już patrzymy na filmy. A nie, to jest odcinek trzeci obaj, także po raz trzeci będzie. Tutaj macie dzisiaj skrzynkę i mam nadzieję, że po raz trzeci już uda się tą skrzynkę odblokować. No i gramy sobie standardowo z Katastrofa Team. Caitlyn gra też z nami. Mamy tutaj też z nami Lidera, który gra Morganem i mamy naszego randoma Elysina. No zobaczymy, jak nam to pójdzie. Elysin pewnie będzie na topce, tu mamy Bota i Mida. Drużyna przeciwna to jest Nasus. Volleyball Dżungli, Irelia, Swain i Twitch. Maćmy poziom czwarty. Jest bez poziomu, poziom piąty. Poziom piąty. Jest bez tyspu. Jest poziom siódmy na Irelii. Może ona będzie dobrze grała, zobaczymy. Jak to pójdzie. Może nam się uda tutaj po tym odcinku już odblokować tą skrzynkę. Powoli sezon się kończy, 7 stycznia będzie nowy sezon, więc prawdopodobnie wtedy będzie reset każdej skrzynki na postaci i będziemy mogli grać od nowa każdą postacią. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Bo to zwykle właśnie na start nowego sezonu był reset. A nie wtedy, kiedy się kończy, tylko wtedy, kiedy się zaczyna. Czekamy sobie. No, waj. Jako tako mi się będzie grało. Na pewno lepiej niż tym Xayem. Dobrze, tutaj może też coś więcej pogram, bo waj to fajna postać. Można nią fajnie zadać damage'a. Także tutaj to jest fajne w tym. No, czy chyba to ogień 3 minuty się wczytujemy już. Trzeba tak długo. Dlaczego tak długo? No bo jesteśmy w grze. Weźmy sobie to. Mają czytelnie i na wiadra się, znaczy na blue się udajemy. I zaczniemy sobie od E. Potem się ku weźmie. Pojawiły się stwory. Zrobię to po mojemu. To mi nie będzie potrzebna. Zostawiam sobie smite na tą epuchę.
Albo. No i na początku będzie ciężko wejść na dżungli, ale to potem będzie lepiej, co jest. Co tam padł. No a tutaj na bocie się pojawili. Może tam idę? Nie, bo ich uciekł. To już nie ma sensu tam podejść. Ale tutaj ten krab powinien wyskoczyć. Chociaż nie wiem, może zajdę tam na tego ganga. Nie potrzebuję planu. Nie, będę, bo już Twitch podleciał. To już nie ma sensu. Ale ten krab tu powinien wyskoczyć. Nic nie pada na midzie, bez sensu. No to ja tam idę. Jakoś ją zgarbuję może. Ale mi to wyszło. Po co podchodziłeś? Bez sensu, mógł to przeżyć. Chciał padać. Ten flash to był włoski z jego strony. Chyba co? Dobra, ja sobie tutaj pozwolę wziąć leda mojego. Szkoda, że ten jest impad. Niepotrzebnie się ktoś nafilował. No tam jednego killa, no ale wiadomo. Lepiej nie jest nic. Nie, żeby ktoś killa nie dostawać. No co jest? Przekazać. No nie wziąłem. Co się tu dzieje na tym midzie? No spokojnie. Kto chciał oberwać? Może bym coś kupił już. Coś się może da. Błyski łamać, to trzeba kupić. Kupmy to. A buty w sumie mogę najpierw kupić, dobra. A to weźmy pancerniaki. Potem się jutro kupię. A wychodźmy gdzieś tutaj. Tutaj średnio jest, jak mam wejść na bota, ale tego mi to może bym zrobił, chociaż może na to się przejdę. Jakby chciał, to by zabił tam na bocie. Dobra, ja tu wchodzę na tego Masusa. Albo i nie, bo nie umiał. Gdzieś mi musiał widzieć. Ale to jest Wajdziok, ale to z tego nie mógł mnie widzieć. Dobra. Weźmy te golemy tutaj. Zobaczymy, jak ta gra się potoczy. Czy będziemy w stanie tutaj ugrać skrzynkę? W trzecim odcinku obaj, czy jednego? Trzeba ich trochę obić.
2, 1 mata i energia. I to może być problem, żeby ją zrobić. No dobra. Po co się wbija? Nie wbijaj się. Nie wbij pod tym misjami. Potrzebuję smajta, żeby się zmienić. Chcemy chodź smoka. Chodźmy z drugą smoka. No to mnie walka. Nie wiem, może zrobię sam. Chodźmy smoka. Czego zrobię? Dobra, mamy to. Seryjny zabójca. Jaki plan? No dobra, tu mamy plecy. Nie, nie padł, to szkoda. Dobra, trudno. Już nic nie zrobimy. Jeszcze volleyball idzie. Gowałem, że idą. A po co tam jest im tu schodzi? Ładnie. Nie chciałem montować, bo po co? Ale może tego zlutujemy. Ładnie. Może tego jeszcze możemy zlutować. Sorry. Dobra. Nie wiem jak padł tego ulta, źle użyłem, bo on odskoczył i w powietrzu ten ult był wykorzystany. Golem zrobię i się cofnę, bo już chłopa nie mam. Chyba cofnę się jednak, bo chłopa nie mam. Weźmy to. Sama jestem dla siebie wsparciem. I chodźmy sobie na jedno. No ciekawe, czy będzie skrzynka. No liczę tutaj na Caitlyn, na gości z bota, że to oni tą grę ogarną. Bo ja to nie mam szans, a słabo gram. Tutaj Morgana na topie, na pozory mają. Weźmy tego jedna. No szkoda, że padnie. 8, 4 nie ma, no ale to jeszcze za mało. Rozumiem,
bez sensu, że nas tutaj zabili, bo trzeba uciekać od razu. Ale skąd miałem wiedzieć, że ten volleyball to idzie? No co ma 279 staków. No to ładnie. Tutaj poszują. A co sobie psuć statystyk? Opancerzenie wieży niedługo zniknie. Nie wiem, jak ja to przeżyłem. Ładnie. Dobra, dwa trupy, 10 tary. No, jeszcze za mało, ale mi się wkibnę. Nasza Caitlyn. Ja mam 2-2-4. Blue ma 12 asyst, no to jest dobrze. No i tutaj dendy i asysty mają znaczenie, ten kill to chyba nie. No, farm ma ADC 102, więc tutaj muszę być 200. Albo więcej kili, no i mniej dedów przede wszystkim. Dory dody, więc jest dobrze. Jakby ktoś tak miał. To na pewno dużo widzę. Chodźmy tam koło tego ADC-ka. Będziemy z nim na TAD 11-4, nice. Musimy chodzić razem, żeby ją chronić. Nie żeby ona dostała kiedy. Fajmy zostawiamy, niech sobie bierze. Fajmy nie chce. Ładnie udało spuszować. Może już wystarczy. Bym się cofnął jednak. Bez sensu się bić tutaj. Ale. Właśnie bez sensu mówiłem się bić. Czemu uciekać od razu? Szkoda, 11-5. 120 farmy, 14 asyst, supporta. Ale ładnie spuszowaliśmy, nie ma co.
Czy Caitlyn? No, cofnęło się. Czekamy na nią, nie bijmy się, bo szkoda padać. Musimy to dobrze rozegrać. Nice. Nice. On go widział. A szkoda, dobra, myślałem, że Caitlyn jakoś to weźmie. Chciałem trochę podbić ją. Trochę jest życie skasować, bo mi się nie udało niestety. No trudno, dobra, tam 14-5. Dwa kile to zrobiło. Gramy pod Caitlyn po prostu. Jest 15-5. Chyba padnie tutaj. Niech ucieka, uciekaj, uciekaj. Niech ona ucieka. Czemu papki nie używa, żeby uciekać? Tłumaczyć. Nie jest pułapka, tylko... Nie wiem, czy to jest E czy W, nie pamiętam już. Ale chodzi o to, że stajemy tutaj, używam E. Podlatujemy do tyłu. Dobrze, jak ktoś chce uciekać, no to fajny sposób na ucieczkę. Nawet przez ścianę można. Sama jestem dla siebie wsparciem. Smoczek. Naście pięć, no. Mało fajnie. Myśli, że przeciwników wkrótce się odrodzi. Jeszcze farma by się przydało, naprawdę. Farma też ma znaczenie. Tutaj nie ma jak bić Bajona, może chodźmy. Chodźmy Bajona. Naprawdę, chodźmy Bajona. On nie chce iść ze mną. Tak nie lubię tutaj. Naprawdę, chodźmy Bajona. Więcej mamy. Napadłem mieszko. No to bałem nie był dobrym pomysłem. Podmycieli nas od tyłu. Koniec serii. No szkoda. Ale trzeba było spróbować. Ale jest im. No. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Niestety. Bajona nie wzięli, Lizzy dawczy. Zniszczono twoją wieżę.
No tylko 4 wiemy niestety. Brakuje tego misji na śmiecia. Przednio mam szansę tutaj na trójkę. Na czwórkę. Z bez many jest. Skrócił się, ale myślę, że wejście fajne i poddajemy się i będzie SK. Więc idę na opcję. Nie zorientują się, co się stało. 16-6, no myślę, że powinno być. Ale nic nie jest pewne tutaj, ale myślę, że warto spróbować. I tak to przegramy, bo Lizin Awczył. Nie mamy szansy tego wygrać. A w ogóle to możemy się poddać. Ale tego nie obronimy. Ładnie. Może jeszcze ktoś uda jakieś chwile. Padłem, ale 18-7. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Może będzie, mam 18-7, ale chyba nie, bo farmy nie ma. No, sobie to kupię. Skrzynka, sam jestem ciekaw. Dobra, Caitlyn dostanie homarka. No i patrzymy, trzymam kciuki. Jest, udało się. Padła skrzynka. A, jeszcze SK minus od Lulu. Elegancko. No to specjalne podziękowanie dla Lulu z bota i dla Caitlyn za dobrą grę. Udało nam się tutaj zrobić skrzyneczkę elegancko. Dziękowaczka, my spotykamy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa.